Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, a my właśnie tutaj w domu odwiedzamy, znaczy odwiedził nas Mike Conley, chyba chce sobie z nami tutaj potrenować. Koleżka, ej chodź tu, chodź tu! Ale mogę z nim tutaj sobie pograć, okej, a więc zobaczmy wiadomości, to chyba nawet Conley napisał do nas, że przyjdzie, a nie, Coach Falls, proszę bardzo. It's me Coach Falls, okej, tak więc siemanko. Okej, no dobra, co tam? Just checking in. A że obserwował mnie. I've been watching. Aha, okej. I że jest po prostu, gdybyśmy chcieli. Okej, dziękujemy, doceniamy to. Just like Kobe, proszę bardzo. Okej, jasne, że tak. Będzie nas dalej obserwował, czyli to jest nasz trener, który był z nami od początku naszej historii. A, czyli Conley chce zagrać sobie jeden na jeden. No dobra, dawaj, chociaż to jest naprawdę bardzo ciężki przeciwnik do gry jeden na jeden. Ale dobra, sprawdzimy się. Ohoho, już pokazał, kto jest górą. No już 2-0 mamy, niestety. Ale blok! I nie ma kosza, tak więc teraz my lecimy z akcją. Siedzi, ależ pięknie, 2-2. No nie spodziewałem się, że Damian może takie rzuty trafić. I drugi, pięknie, 4-2. No tak więc jak wygram teraz z Conleyem, to normalnie jestem mistrz świata, nie? Ajajaj, tym razem niestety nie weszło. Pięknie, 6-9. Jeszcze dwa razy trafię i jest zwycięstwo. Oj, oj, oj. Koniec. Kurde, niestety. Ale zdobyliśmy jeszcze jakieś trofeum. Mano, mano. Dobra, wydaje mi się, że koniec tutaj. Koniec tego dobrego. No i teraz tak. Zobaczmy sobie właśnie, co tutaj się dzieje. Tak więc wygraliśmy ostatnio z New York Knicks 123-103. Od razu mamy mecz z Washington Wizards. I później gramy tutaj no, bardzo często. Później dopiero 3 dni przerwy 9 listopada. No dobra. Tak więc nie ma na co czekać, myślę. No fajnie, że Conley tutaj przyszedłeś, ale wiesz co? Ja już nie mam czasu, żeby z tobą sobie trenować. Tak więc przechodzimy do treningu ogólnego od 10 do 12, tak żeby być gotowym na mecz o 5. z Washington Wizards. No, proszę bardzo, a więc mamy jakiś upgrade'ik. Okej, a więc sprawdźmy sobie jeszcze przed spotkaniem, ile mamy minut, czy wzrośliśmy. Tak jest, 14 minut. Justice Young również ma 14 minut. Tak więc już jesteśmy coraz wyżej. Jeszcze 2 minuty do Baldwina nam zostało, 4 minuty do Jamesa Ennisa. Tutaj 25 minut Brandana Wrighta, ale dojdziemy tam, wygryziemy jeszcze Mike'a Conleya ze składu. Chociaż Troya Danielsa już powoli moglibyśmy wygryzać, bo tutaj najsłabszy zawodnik z pierwszej piątki, no ale oczywiście my jesteśmy rozgrywającym, tak więc bardziej Justice Young jako dwójka by tam pasował, no ale cóż, na razie myślę, że tyle wystarczy. O, 10 punktów jak na razie tylko raz zdobyliśmy, 5 zbiórek nie było, a jak tam z asystami stoimy? Jest pięknie. Już 2 razy mieliśmy po 5 asyst. Jeszcze raz i już będzie pierwsza rzecz zaliczona do Hall of Fame. To na razie się no niestety nie liczy, ale dobra. Okej, na treningu mi poszło naprawdę bardzo dobrze, tak więc jestem zadowolony z tego. Carmelo Anthony do mnie pisze. Sup Damien. Okej, siema ziom.
No, proszę bardzo. Tak więc zrobiliśmy crossover w drugiej kwarcie z Knicksami, tak więc no spoko Carmelo. Sorry? No, jestem. Tak, mam twój numer stary, ale jakoś taki za bardzo niepodniecony tym w ogóle nasz zawodnik. Tak więc dobra, jak jesteś taki kozak, no to zobaczymy, jak poradzisz sobie teraz w meczu z Washington Wizards. Okej, a więc gramy dzisiaj oczywiście przeciwko naszemu Polakowi w NBA, Marcinowi Gortatowi. I wchodzimy na boisko. Zobaczmy, tutaj możemy sobie właśnie skautować naszego przeciwnika. Jest nim Trey Burke. No i jest lepszy z pół dystansu. Strójek też jest bardzo dobry. My jesteśmy lepsi w defensywie. Przy trumnie, proszę bardzo. Plecami do kosza. No okej, jest dobrze. Tak więc 19-14 przegrywamy. I 5 ponad minut do końca pierwszej kwarty. Oj, co to był za faul? Przecież ja go lekko tylko dotknąłem, no. Aj, aj, no niestety, faul nam zaliczyło. Dwa rzuty osobiste dla Berka. He's having too much success attacking us from the perimeter. Let's smother him and take away those easy looks. All right? Ach, jak cudownie wygląda nasz bohater. No i tak, dostaliśmy w sumie taką samą informację jak w poprzednim meczu. Nawet nie usłyszeliśmy nazwiska tego zawodnika, ale wydaje mi się, że to jest chyba John Wall. Najlepszy oczywiście zawodnik Waszyngtonu. A tutaj, czy będzie asysta? No niestety. Ale chociaż good pass i plus do oceny. Ależ teraz przechwyt! Podanko, Martin, musisz to wykorzystać! Niestety! Ajajaj, tutaj powinny być punkty i asysta. Może mogłem sam pokusić się o rzut, ale jest świetny przechwyt. Ależ podanie znowu do Martina. Martin, jak mogłeś to nie wykorzystać? Jak na razie współpraca z Martinem nie układa nam się zbyt pomyślnie i tracimy kolejne punkty 24-19. Ależ teraz pięknie, nie ma dwóch punktów, ale ładnie w dryblingu już zaczynam wyglądać. Dobre podania, tylko że na razie moi koledzy nie wykorzystują tych dobrych okazji. Ależ teraz pozostawiony, jest faul, jest akcja 2 plus 1, ależ niesamowicie to zrobiłem. Doskonale, jeszcze to jest highlight play, będzie w powtórkach tego spotkania. Doskonale, są punkty po akcji z layupa i mamy okazję na podwyższenie. Tak jest, czyściutko, 23-24. Ależ teraz mnie opuścili z layupem znowu, ale niestety nie weszło. Myślałem, że dobrze wypuściłem piłkę z rąk, ale niestety. Jest zasłona, podanko do Wrighta. No i właśnie, tak z Wrightem się bardzo dobrze rozumiemy. Jest w końcu pierwsza asysta. Aj, nie, aj, niestety strata, bardzo głupia, teraz trzeba za Berkiem wracać. Tam jest faul i niestety 2 plus 1, minus do oceny, ponieważ po naszej stracie zdobywają punkty przeciwnicy. No Justice, to musi być trójeczka, niestety. I ostatnia akcja. Pierwszej kwarty, jest jeszcze faul na nas i to będę miał rzuty. Będę miał rzuty, moi drodzy. Nie, nie będę miał. Ale przecież mamy bonus, jest faul, ale to faul ofensywny. I dlatego. No dobra. Fresh with the ball.
Ajajaj, nie ma straty. Rzut! Niestety, nic z tego. Końcówka pierwszej kwarty, ten rzut niezaliczony. 32-25, dwie straty. Były punkty, ale myślę, że stać nas na więcej. Representing my countrymen on the court was a dream come true. I got to play with some of the players I admire most growing up, and I don't know, it's crazy how it just comes full circle. So I went out there, worked hard, and I did my best to soak it up and, you know, not take any moment I had with those guys for granted. And it gave me a ton of extra experience going into my rookie season that I wouldn't have gotten otherwise, you know, and that's made a huge difference for me at the start of the season, I think. Okay, a więc przed chwilką mówiliśmy na temat występu w reprezentacji narodowej, a teraz wchodzimy na boisko. 41-43. I 3 minuty do końca, niecałe 4 minuty do końca drugiej kwarty. Ależ teraz, dawaj, to musi być trójka, tak jest, pięknie, druga asysta i powiększamy prowadzenie, 41-46. No Martin, w końcu tak jest, udało się, doskonale go wypatrzyłem, jest następna asysta. Dawaj, right. Jest, pięknie, ależ dobra akcja po zasłonie, jest czwarta asysta. Ależ piękna akcja z Gasolem, proszę bardzo. Cóż za świetne zrozumienie z zespołem. No uwaga, końcowa pierwszej połowy. Na szczęście nie ma punktów i prowadzimy 52-48. Nie powiększyliśmy swojego stanu punktowego, ale za to jest 5 asyst. W trzeciej kwarcie wychodzimy na boisko przy stanie 71-62. 5 minut właśnie wybija do końca kwarty. Jest faulem, znów świetnie. Zakończyliśmy tą akcję, chociaż no tym razem nie ma end one, ale mamy dwa rzuty osobiste. Niestety pierwszy zawalony. Jest, siedzi. Chociaż jeden punkt zdobyty i 4 punkty na naszym koncie. Znowu znakomita akcja z Wrightem. Jest asysta, ocena A minus i dalej rośnie. No świetnie, Ennis. To powinna być trójka, no. Jest zbiórka, pierwsza zbiórka w tym spotkaniu i teraz mamy przewagę. Jedziesz, Wright! Siedzi! Jest kolejna asysta, akcja 2 plus 1 i powiększamy przewagę 62-76. Jest! Co za trójka! Ja tak zniechęcony troszeczkę podałem Ennisowi, ale jest, pięknie weszło i ósma już asysta w tym spotkaniu. Jest zbiórka po tym niecelnym rzucie i teraz lecimy z kontrą. Gasol! Gasol! Niestety nic z tego, jeszcze Ennis, nie ma nic, Gasol! Dobra, za trzecim razem się udało. Now Prez.
Ajajajajajaj, niestety. Bardzo słabo, teraz straciliśmy dużo z oceny, no ale nie miałem co zbytnio zrobić, kurde. I znowu Billy pozostawiony bez opieki, okej, 19 sekund. No i Gasol siedzi pięknie, 86-70. I 10 sekund do końca trzeciej kwarty. No mam nadzieję, że będzie inaczej jak w poprzednim spotkaniu, gdzie w ogóle nie wyszliśmy w ostatniej kwarcie. No ale teraz mamy spokojne prowadzenie, więc myślę, że nasz trener da nam szansę. Chyba nie. To jest koniec tego meczu, niestety. Wygraliśmy to spotkanie. 642 monety, a ocena A+, czyli najlepszy występ jak na razie w historii. No szkoda, 102-99 wygraliśmy, bardzo bliski wynik, ale liczy się to, że jest zwycięstwo, no i szkoda, że znów nie weszliśmy w czwartej kwarcie. No i to wszystko jak na razie, moi drodzy. Zobaczmy sobie jeszcze jedną wiadomość od Bruce'a. I went to bed early, how did the game turn out? Wygraliśmy, oczywiście, że wygraliśmy. O kurde, cóż za sen, dobra, i to wszystko. Znowu Conley przyszedł do mnie w odwiedziny, tak więc siemanko, no ale ja już nie będę na pewno trenował. No i tak, zobaczmy teraz porównanie w naszym składzie. Czyli tak, średnio punktowo mamy 7-3 punktu na spotkanie, czyli jesteśmy zaraz za Wrightem. Ofensywnych zbiórek no nie mieliśmy żadnych, w sumie zbiórek 2-3 na spotkanie. Asysty 6-3, czyli chyba jesteśmy najlepsi, tak jest, najwięcej asystu, nawet Gasol ma więcej niż Conley. Oj, Conley bardzo słabo tutaj się spisuje, widzę. Z przechwytów 0-7. Strat 2-0, tyle samo co Conley, czyli ok, to jestem naprawdę zadowolony. Prób na spotkanie rzutów 7-7, to jestem na szóstym miejscu. Procent rzutów, no to jesteśmy tutaj, no nie jesteśmy najgorsi, ale 39%, no to jest kurde troszeczkę za mało. Prób za 3 punkty 0-7, znaczy, a nie, to są made, przepraszam. Czyli 3 razy średnio na mecz trafiamy, a niecałe 8 razy próbujemy. Procent trójek to jest 40%, całkiem przyzwoicie. Procent rzutów osobistych 50%. Minut na spotkanie 15,3. No to jest też średni wynik, widzę. A gdzie jest Justice Young? 11 minut średnio jest na boisku. W sumie tyle, jeśli chodzi o punkty. Rookie Report, zobaczmy, na którym tutaj miejscu będziemy, jeśli chodzi o punkty. Na 9, a asysty? Na 2. Ajajaj, tutaj Chris Dunn wyprzedza nas o 0,2 zbiórki na spotkanie. Tak więc dobrze, dalej asystujmy, ale trzeba będzie jednak popracować nad tym, żeby więcej punktów zdobywać. Dobra, moi drodzy, myślę, że to by było już wszystko. Ja tutaj sobie jeszcze może potrenuję trójeczki poza kamerą, a z wami się będę żegnał, tak więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku NBA. Trzymajcie się, siemano!